Maciek, jak Ci się podobała pierwsza Twoja prezentacja? Jakie wrażenia? Kibice, jak Ci się to podobało wszystko? No szczerze jestem zaskoczony, pozytywnie zaskoczony. Dużo kibiców przyszło tutaj nas przywitać, no i widać, że wszyscy są nastawieni na awans, pozytywnie nastawieni na awans, tak? Co mogę powiedzieć? No Radomiak to mój klub, Radom to moje miasto i dziękuję bardzo za miłe przywitanie. Mam nadzieję, że w czerwcu będziemy świętować awans. Simon, only one question. That was your first presentation in Radomiak. How do you like it? It was really nice, really nice. The atmosphere was great. Everybody, I can see that Radomiak has many supporters, which is like amazing, so I'm really happy to be part of this team, and it was great, it was great. Simon, I would like you to say hello to all of Radomiak fans, but it's not as easy as you think. You have to say it in Polish. Say hello. Cześć. Cześć. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzcie dzień dobry Simonowi. Simon Kolina, duże oklaski! Jak wrażenia, jak się podobało? No, bardzo dobre, jako odczuwam to bardzo pozytywnie, bo myślę i z powodu jako team buildingu tej drużyny, stwarzania drużyny, tak jedna sprawa jest ważna, aby ten każdy zawodnik, który nie jest stąd, aby wiedział, jako właśnie gdzie żyje, z kim żyje a że właśnie to on jest, to ten klub reprezentuje miasto a on właśnie klub, no takže z tego jest to coś, że takie wspólne, że to jest jedno miasto, jeden klub, a jeden zespół. No oczywiście cel jest jasny, awans do pierwszej ligi, tak? No spodziewam się tego, że na pewno jako drużyna zdobędziemy ten awans i będziemy świętować. Piotrek, pytanie do Ciebie. Jesteś najbardziej doświadczonym zawodnikiem spośród grona bramkarzy. Powiedz, czy ta młodzież czasami dokazuje na treningach, czy trzymasz wszystko w ryzach? No to musimy, bo generalnie mam bardzo fajną atmosferę i raz mi wykażę, mi raz się i jakoś to idzie. Czyli dajecie radę i rozumiem, że mogą obrońcy liczyć na Waszą dobrą postawę między słupkami w rundzie wiosennej. Oczywiście, że tak. Będziemy starać się zawsze, żeby to tego z tyłu było utrzymane. Panie trenerze, Radomiak występuje obecnie w drugiej lidze. Mamy nadzieję, że będzie występował za pół roku w pierwszej. A pod względem kibicowskim, jak trener ocenia, na jakim poziomie jest Radomiak? No tak, jest to czeska pierwsza liga, a polska pierwsza ekstraklasa.